jego spojrzenia. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, innego spojrzenia. No to siostry, a jazda na miotle, trzymaj siostro. Tak, tak trzymała, to miała więcej niż dwa chwyty i głupkę. No ja się nie wypowiadam, bo co do sytuacji międzynarodowej, to któraś tam tak namieszała, ja myślę, że tu oborniki się tutaj włączyły. Nie omawiamy. No ale 10 medali! Tak, to jest trzeba to przyznać się. Bardzo, naprawdę, to była bardzo moja sprawa! Właśnie chciałam powiedzieć, to były te górne loty. Ja widziałam położę. O! Pójdziemy do parku. Dzieciotowskie to wić bydło, bo jak nie wypiję ciotowskiego płynu, to nic z tego nie będzie. Bo jak nie wypiję ciotowskiego płynu, to nic z tego nie będzie. Będziemy topić marzanny. Dzisiaj nawet nie musi być ciepłe. Nad marzanną nie, oczywiście nie, trzeba nie, tą nie, zimę po wyganiać trochę do morza, żeby szła. Znacie te teksty, tak? Idź do morza i tak dalej. I potem przyjdziemy. Tam jest rzeka. Czy ty się do domu dojdzie? I potem halo, kobiety. Cioty, na cioty. Na kolejne coroczne spotkanie. Hip, hip, hurra! Obyśmy dziewczęta nie chorowały na to łabiurę! Dobrze czarowały i załatwiały, bo to jest najważniejsze. Tak, to. Żubko. Panny wszystkie tamte niedzieciate poodwiedzać, nie? Bo dzisiaj musi być działalność konkretna. Proszę te warkoczyki pozaplatać konikom. W wózkach nikogo nie straszyć, bo to już było 100 lat temu i tego nie wracamy do tego, tak? To już nie ma. Czerwone wstążki. Czerwone wstążki pozawiązywać. Co tam jeszcze? No, to macie ochotę robić, ale pamiętajcie, żadnych tam straszenia dzieci, bo UNICEF... My jesteśmy dobre cioty. Idziemy? Tak. Na pas startowy idziemy. Mówi się o Tornowej bądź Tarnowej Górce. Tornowa, bo pochodzi od nazwiska Niemca Torno, który był właścicielem ziemi najwyższego punktu Połajewa, czyli Górki. Tam znaleziono najstarsze ślady osadnictwa, około 1100 roku. Tam można datować początek wsi. I tam stał wiatrak, jeszcze do II wojny światowej. I podobno ten wiatrak swego czasu upodobały sobie cioty połajewskie. Tam mieszkały, pod nim się spotykały. To chłopy pod stoły się chowają. Chłopy pod stoły się chowają, a to chłopy są. Kiedy ciota nad wsią leci, rychło w chacie będą dzieci. Przestańcie wierzyć w bociany, to my sprawiamy, że wiadomo co. A o tym mówi kolejne przysłowie. Nabój ciotowski jak wiatr halny. Na moment seksualny. To już wszystko wiemy. A teraz o miodłach, bo mamy miodły, kobietki miodły w górę. Ciota swoją miodłę ma. I na nosie wszystkim gra. Bardzo ładnie. I nasze stałe motto. Jedziemy. Chcesz być ciotą? Żyj z ochotą! Chcesz być ciotą? Żyj z ochotą! Chcesz być ciotą? Żyj z ochotą!
Ciota Połajewska pojawia się w różnych wypowiedziach, w różnych kontekstach, często w codziennych rozmowach matek z dziećmi, które nazywają na przykład zbyt ciekawskie dzieci taką ciotą połajewską, która się za bardzo interesuje czymś. Bardzo często samo zjawisko cioty związane jest z niemowlęctwem. Nowonarodzone dzieci są jakby bardzo narażone na bycie zaciotowanym, czyli może taka osoba nazywana ciotą, wieszczką, babą, czyli osobą parającą się innymi sferami jakby duchowości, jest narażona na zaciotowanie, na to, że może na to dziecko być rzucony urok. Aby nie dopuścić do rzucenia uroku, jest wieszanie czerwonych wstążeczek w wózkach dzieci. I taka wstążeczka ma chronić dziecko przed rzuceniem uroku. Gdzie jest właściciel tej marzandy? Bądź właścicielka! Brawo! Brawo! Proszę, kto głosuje na malutką? No i termin ciot jest też nieprzypadkowy ze względu na samą specyfikę tych kobiet. Organizuje się zlot ciot połajewskich na przełomie zimy i wiosny. W tym roku przypada to akurat po dniu równonocy wiosennej, co jest też związane z chęcią zachęcenia dzieci do udziału i oswojenia tych ciot. Uwaga, cioty, przygotować się! No nie byłoby tego zlotu bez osób rdzennie związanych tutaj z ziemią połajewską i mieszkańców, którzy z dawien dawna pamiętają. I to ośmiela do udziału osoby związane z Połajewem, że jeżeli ta osoba z tej rodziny uczestniczy w tym, to ja też mogę. Ale zdarza się tak, że panie po udziale w jednym zlocie, w następnym biorą udziału, ze względu na napiętowanie ze strony rodziny czy znajomych. Bo jest to nadal sfera tabu.
Wiele osób spotyka się z tym, z głosami typu po co o tym przypominać, po co o tym mówić. Także ta ciota Połajewska nie jest taką oswojoną ciotą. No, robimy wszystko, aby stało się zupełnie inaczej, aby o ciotach połajewskich nadal więcej mówiło się w samym Połajewie niż poza. Wszystkie obecne? Tak, jestem. Jedna nam brakuje, ale doleci. Proszę bardzo, stajemy nowe cioty i za mną powtarzamy. Dobrą ciotą być ślubuję. Cnót ciotowskich dochowuję. Ja wiem, że mam słowo cnota, że one już cnotami nie są dawno. One nie wiedzą, co to. No. Słowników zapomniały. Zapomniały. Cnót ciotowskich dochowuje. Cnót ciotowskich dochowuje. Obiecuję już nie straszyć. Obiecuję już nie straszyć. Dziatek w wózkach gminy naszej. Dziatek w wózkach gminy naszej. Gdy zawiodę inne cioty. Gdy zawiodę inne cioty. Jada. Niech mnie za to zjedzą koty. Niech mnie za to zjedzą koty. A w mą miotłę taką właśnie. A w mą miotłę taką właśnie. Niechaj wielki piorun czaśnie. Niechaj wielki piorun czaśnie. Wiatrak i na tym wiatraku, przy tym wiatraku, na tej górce sabat miały właśnie ciotry. Słuchaj, ten wiatrak stał właśnie tam. No to proszę stanąć i opowiadać, moja cioto Połajewska, kochani. Która się wstydzisz przed nią. Nie, Ewa, no bierze się już. Nie gada. Zlot ciot powstał stąd, że poszłyśmy kiedyś z ciocią Ewą do Gminnego Ośrodka Kultury. Spotkałyśmy się z panią Małgosią i z Miłką i tak zaczęłyśmy rozmawiać, żeby zorganizować coś fajnego, coś, żeby pokazać Połajewo. No i doszłyśmy we czwórkę do wniosku, że będzie super zorganizować właśnie zlot ciot połajewski. Super. Chcemy pokazać, że mamy do siebie dystans, bo ogólnie w Wielkopolce, a w powiecie czankowsko-trzcianeckim powiesz Połajewo, to jest ciota z Połajewa. Może my nie mamy jakichś, nie wiem, strojów tutaj z tego regionu. To są nasze wymyślone. Ostatnio byliśmy typowe cioty. Tak. A teraz jestem taką wiosenną ciotą. Bo ja, mój mąż, jak kupował bilet w Poznaniu, bo w Poznaniu pracował i przy kasie mówi bilet do Połajewa, to jedna pani mówi, tam gdzie te cioty połajewskie. Sąsiadka zganiała, jak się jakieś było niepowodzenie, krowa zdechła, koza zdechła, to było na tą sąsiadkę, że jest ciotą połajewską. Ale pamiętam babcia akurat z okolic Wągrowca, ale też były takie kobiety we wsiach, które miały tak zwane złe oczy, to się mówiło. I przyszła ta sąsiadka do babci i mówi, o Jezus, pani Mazurowa, przepraszam. Jakie pani ma piękne kaczuszki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, 17. Następnego dnia wszystkie kaczki leżą trupem. Mama jechała ze małym dzieckiem do wózku. Zawsze była czerwona kokardeczka, jak ktoś zajrzał, a żeby... Koniki też nie mają czerwone kokardeczki. Ten czerwony kolor. Chodzi o to, żeby nasze miotły, moja koleżanka mi nie ociotowała, żeby mogła na niej brać górne loty. W razie górne. A co zrobić, żeby one przestało płakać? Bo to jest też... No. Wykąpać kąpali w czerwcim żebrze. I o północy na skrzyżowaniu dróg trzeba było wylać. A woda się zrobiła taka gęsta. Raz. Czarna jeszcze taka żebura. Przeżegnać się. Dwa. Przeżegnać się. Z drugiej strony. Raz. Przeżegnać się. Cztery. Pamiętaj, mama. Woda jest sina. Aż czarna. Aż czarna. I jest gęsta jak krochmal. Tak. Ale jesteśmy odważni. Ja mam dopalacz. Lecimy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pani Lucy, to...